Hej kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam zakupy, które wyniosły mnie w Biedronce 37 zł dokładnie, plus taką palemkę od pana, który właśnie sprzedawał pod Biedronką. Jest to palma, którą on sam zrobił, bardzo ładna, z racji zbliżającej się niedzieli palmowej i Wielkanocy, także taką palemka bardzo mi się spodobała, kosztowała ona 8 zł, a jeżeli chodzi o zakupy w Biedronce, to tak, pierwsza rzecz, tutaj mamy biszkopty, bonitki, naturalne aromaty, bez barwników, 180 gramów. Ja te biszkopty kupiłam z myślą o serniku, który planuję zrobić na weekend, zobaczymy czy się uda, czy się nie uda. W każdym razie jedno takie opakowanie biszkoptów. Kupiłam takiego kwiatka, hedera chyba ona się nazywa, zaraz Wam powiem. Tak, hedera. Kosztowała ona 5 zł i aktualnie, jeżeli chodzi o Biedronkę, to są dostępne właśnie takie różne kwiatki. Na pewno były żonkile w takiej doniczce, były właśnie takie te hedery i były, tylko nie wiem jaka jest nazwa, takie jakby a la trawa taka wysoka. Tylko nie wiem, jak się nazywał ten kwiatek. No mi się spodobał akurat ten, on widzę, że będzie taki pnący i za 5 zł stwierdziłam, że wezmę. On jest w takim jakby opakowaniu takim wielkanocnym, jak widzicie. No i kosztował 5 zł, więc 5 razy powtórzyłam, że 5 zł. W każdym razie wydaje mi się, że jest to cena dosyć dobra. Taka świąteczna czekolada, uszy do góry z Magnetica. Występowało to w trzech różnych wersjach, jeżeli chodzi o opakowanie, kosztowało to 2,99. Jeżeli chodzi generalnie o Magnetica, to zauważyłam, że właśnie jak są jakieś święta, czy wielkanocne, czy bożonarodzeniowe, oni wypuszczają takie limitowane właśnie czekolady, czy to na walentynki, więc to jest fajna opcja. Spodobał mi się napis i wydaje mi się, że jest to czekolada, która spisze się nie tylko na Wielkanoc, ale też tak bez okazji, żeby komuś wręczyć. Dwa razy takie a la Topille, Lewasz, Stano, bardzo fajne w smaku, one są fajne i na sucho, i jeżeli chodzi o tak, żeby sobie zjeść z serem, bardzo mi posmakowały, już je jadłam i mogę Wam serdecznie polecić, bardzo fajny skład, 4 zł, 5 takich właśnie, tutaj mamy składników, mamy tu mąkę pszenną, wodę, sól, fermentowaną mąka pszenna i zakwas pszenny. Także tak, jeden taki placek ma 200 kalorii, więc też nie jest to jakoś mega dużo i jest naprawdę smaczne. Tomkowi kupiłam cebularza, standardowo cebularz z piekarni Halina, 1,89 zł taki cebularz. Tomek lubi cebularze, więc dla niego staram się zawsze tam pamiętać. Paruch Prezydent był przeceniony w fajnej promocji właśnie. Był przeceniony z 12 zł na 4,99 i po niego głównie wybrałam się do Biedronki. Jest to twaróg sernikowy, więc nie wymaga mielenia powtórnego i wydaje mi się, że będzie fajną opcją właśnie, żeby zrobić takiego właśnie domowego, szybkiego sernika. Mamy tutaj również białą czekoladę, była 2+1. Jeden gratis i też zastanawiałam się, czy użyć ją do polewy właśnie, jeżeli chodzi o ten sernik, który chcę zrobić. Jeżeli nie, to po prostu zje się tak do kawy. I właśnie jeżeli chodzi o czekoladę białą z Magnetica, mleczną i gorzką, to jak się wzięło dwie, to jedna była właśnie gratis i wychodziło 2,40 za jedną, ale tak jakby kupując trzy, jedną mieście w gratisie. O, nie wiem, czy to zrozumiałe powiedziałam. W każdym razie ja zdecydowałam się na białą, bo stwierdziłam, że do sernika będzie pasowała biała. I jeszcze tutaj mamy mix z czerwoną kapustą, taka starta czerwona kapusta. Mamy tutaj mieszankę właśnie warzyw i są to kapusta czerwona, marchew pomarańczowa, marchew żółta i por. Też fajna opcja, żeby po prostu do sałatki, czy tak na sucho po prostu zjeść. Jak widzicie, wygląda to bardzo fajnie. Koszt to 4 zł, fit and easy. Nie jadłam jeszcze tego, wydaje mi się, że to będzie smaczne i dlatego też stwierdziłam, że do koszyka wyląduje. Jak widzicie, tak się prezentują takie szybkie, wielkanocne w sumie zakupy, więc tak, chciałam Wam pokazać po prostu, co ciekawego jest w Biedronce, a więc są takie właśnie kwiatki wielkanocne w Biedronce, są te właśnie limitowane czekolady z Magnetica.
kilka w Biedronce, jeżeli chodzi właśnie o Wielkanoc. No i tyle. No i twaróg jest w promocji. To może Was też zainteresuje z racji zbliżającej się Wielkiej Nocy. Buziaki, pozdrawiam. Pa, pa!